Krzysztofie, w tym miejscu mógł być zamontowany GPS. Tu jest zamontowana centrala. Była próba wymontowania, wyrwania całego urządzenia, które doprowadzałoby do nawigowania pojazdu po kradzieży. Stąd też wyjście jak do konserwy. Czy często zdarza się, że sprawcy stosują metodę na rympał, jeśli chodzi o tego typu luksusowe auta? No to była metoda oczywiście przy wykorzystaniem walizki, czyli miało się to odbyć zupełnie bezinwazyjnie. Niestety do tego nie doszło. 4 godziny zrobiły swoje. Sprawcy byli bezradni i bezsilni. Nie wiedzieli, jak to zrobić. Dobra, czołem.